Tutaj trzeba odkleić. I zobaczcie, tutaj jest taki punkt myto i e-znamka. Zobaczymy, czy da się tutaj wejść, chociaż nie wziąłem maseczki. Jest nowy dzień, jesteśmy troszeczkę za Wrocławiem. Spaliśmy właśnie na takim parkingu. To jest nasza miejscówka dzisiejsza. Troszeczkę taka niebezpieczna, bo na samym wjeździe, ale parking mały. Tu były ciężarówki, więc nie dało się inaczej. Ale powiem wam jedną rzecz. Jesteśmy po śniadaniu, dzieci już w samochodzie. Kasia mi tutaj szałwie zrobiła, żeby na gardełko poszło. Ale chcemy wam powiedzieć, że dzisiaj spaliśmy bez rozstawionych podpór. I w ogóle nie trzęsło tą przyczepą, no, prawda? Świetnie, no. Spało się też dobrze, poziom jest jakby okej. Także zobaczcie, waga tej przyczepy i to, że ma dwie osie, powoduje, że ona tak się nie rusza, jak po niej się chodzi, czy tam jak jakaś ciężarówka obok przejedzie, to ta przyczepa jest bardziej stabilna. Czyli jeśli chodzi o czas, to tutaj zaoszczędzamy właśnie na rozstawianiu podpór, bo nie trzeba tego robić, jeżeli stajemy na przykład na chwilę. Bo pamiętam przy naszej, to jak obiad robiliśmy, to trzeba było podpory rozstawiać, bo garnki się ześlizgiwały z tego, z maszynki, a ta przyczepa stoi stabilnie i jest spoko. Także jak widzicie, podpór nie mamy rozstawionych i jest dobrze. Dobra, pijemy szałwie. Na zdrówko. O, gorzka. No gorzka, ja gorzka. Tam nie słodzę w chorobie. No dobra. Zjedliśmy śniadanko, wszystko mamy już tutaj prawie zrobione, także będziemy ruszać. Chowam naczynia, no. Jeszcze ostatnie. Szybkę kładziemy. No i co, dzieci tutaj spały, bardzo miały wygodnie. Szymuś spał tutaj pomiędzy nimi. Później wam pokażemy, jak to wygląda w inny dzień. Bo mamy materace dla niego. No, bo mamy takie materace, pokażę wam. Nie chcieliśmy, żeby z nami spał, bo on tak kopie i nas wybudza. Także wzięliśmy takie dwa materace i na tych dwóch materacach po prostu śpi tutaj na podłodze między dziewczynkami. Ale w ogóle jesteśmy mocno zadowoleni z tej szafy na pościel, no, na ręczniki. Na mega przyczepie. Jest druga szafa w przyczepie, bo zobaczcie, tak tutaj mamy ubrania. Wiszące, nie? Wiszące, a tutaj pościel. No tu szybko chowamy pościel i jest dosyć porządek, nie? No, można szybko tą przyczepę ogarnąć z tego porannego bałaganu. Dobrze, ruszamy moi drodzy. Mamy 6 granic do przekroczenia. Najpierw zrobimy polsko-czeską. Czeską. 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 Jedziemy na polsko-czeską granicę. Nasza norma 12. 12, wyruszamy. 37. Szybko, baby wolne, jedziemy. Juhu. Ale przeżyłowałem. Jesteśmy na stacji Orlen i powiem wam, że woda nam się skończyła. 60 litrów poszło przez kolację i śniadanie. Także biorę wózeczek i noszę. Pan powiedział, żebym tam nie podjeżdżał, bo jest ciasno, więc muszę wozić. Tutaj zaraz przy wejściu jest takie fajne ujęcie. Jest wężyk. No i puszczamy. W tej przyczepie mamy przelew, także tutaj się pod spodem wylało, to mnie poinformowało, że jest pełny. No i teraz zobaczcie, tutaj jest taki koreczek. Tutaj jest taki koreczek, wystarczy tak zamknąć i już może być. Tylko on to po prostu tak troszeczkę lata, a jakbyście chcieli, żeby to było dociśnięte, znaczy on się nie urwie, bo jeszcze jak to zamkniecie, to w życiu się nie zgubi ten korek. Ale jakbyście chcieli, żeby on bardziej był dociśnięty i tak w sumie nie latał, to wystarczy go przekręcić kluczykiem i już jest sztywny. Ale pewnie mi się nie będzie chciało zamykać na kluczyk, więc będzie zawsze otwarty. Dojechaliśmy do granicy czeskiej. Jak widzicie, mamy granicę państwa. Tutaj się zaczyna już Czeska Republika. To jest Boboszów, przejście graniczne Boboszów. No i co? Powiem wam, że mamy połowę kasety WC, ale na tej trasie jak jechaliśmy, to widziałem chyba z 4 tojtoje, tak jak tutaj. I właśnie tak pomyślałem, że chyba nikt się nie obrazi, jak do tojtoja sobie zlejemy po prostu toaletę. Także ja to zaraz zrobię. I dla was taka informacja, że właśnie jakbyście mieli problem ze zrzutem, to wlejcie do tojtoja i będzie dobrze. W tej przyczepce kasetę mamy tutaj. Zgubiłem rękawiczkę drugą. No i co? Wyciągamy. Nowiutka, prosto z fabryki, czyściutka. Jeszcze nigdy nie użyta. Ale fajna, bo zobaczcie, ma rączkę. Tylko jak się ją wyciąga. Aha, już wiem. Trzeba postawić i od dołu wyciągnąć. Taka rączka. Są kółeczka i możemy jechać. No, jak widzicie,
No problem. Tylko z drzwiami problem, bo znowu się same zamykają. Jeszcze mnie zabiją. Strasznie wieje. Jestem już w przyczepie i zobaczcie, co mam na obiad. Prawdziwa grochówka z majerankiem i z chlebkiem. No i co? Dzieci już zjadły? Kasia jest ze mną? Tak, ale też coś innego. Coś innego, bo to jest z glutenem. Ale powiem wam, że odsłoniłem sobie roletę, tak żeby widzieć, co się dzieje przy aucie. W sumie to mogę sobie tutaj odsłonić jeszcze. Jak tak zrobię, to już widzę, kto się kręci przy aucie, bo tam mamy dosyć wartościowe rzeczy. Więc fajna sprawa z tym oknem. Smacznego. Tutaj zobaczcie znak. W Czechach jest 50, 90, 110 i 130 na autostradach. A ja idę kupić winietę, bo tamta, którą kiedyś kupiliśmy, jest nieważna. Minęło 10 dni wczoraj, no i dzisiaj muszę kupić nową. Nie zdążyliśmy wyjechać w tym czasie. Także tutaj na granicy chyba można kupić, bo jest taki wielki napis winiety. Winiety, ale tu się nie przejdzie, muszę iść tędy. O, chyba to jest zamknięte, proszę państwa. Dobra, idę dalej, jeszcze tam jest taki budynek, ale tutaj jest tablica. I zobaczcie, poniżej 3,5 tony samochody, ciężarówki tylko z winietą, a powyżej 3,5 tony urządzenie myto, więc nasz samochód jest poniżej 3,5 tony. Zestaw oczywiście przekracza, ale się dowiedzieliśmy, że tylko samochód, jak jest poniżej, to tylko winieta musi być. Taki tu jest sklepik sam. No niestety tutaj nie kupię, pani powiedziała, że na stacjach. Dobrze, zostawiamy boboszów i jedziemy dalej. No i jak widzicie, po 5 kilometrach mamy stację benzynową, która się nazywa Benzina. I tutaj zobaczymy, czy jest winieta. Idę kupić. No jest ciaśniutko, ja zaparkowałem tutaj. Jak widzicie, wejścia nie ma. Tutaj jest kasa, ale kolejka jest, więc muszę poczekać. No i kupiłem, proszę państwa, kosztowała 310 koron na 10 dni. Zaraz zobaczymy, ile to jest złotówek. Zobaczcie, jeszcze się nie zaksięgowało, ale jak będzie, to wam powiem. Tutaj trzeba odkleić. No naklejkę taką mam. A mogę ja? Czekaj. Czemu to nie działa? Tutaj trzeba odkleić. I nakleić na szybę. Tylko gdzie? Mamy tam instrukcję. I jak jest kierowca? Aha, to po Kasi stronie. Kasia tam na dole. Ołki do ołki. Tylko nie za nisko, bo potem nie sięgnę z żyletką. Coś takiego, tak? No. O, zobaczcie, przyszło za winietę, benzina, 310 koron, to jest 52 zł i 24 grosze. Tankujemy na stacji w Czechach, koło Olomouc. Cena za litr 29,90 korony czeskiej, diesla oczywiście. No i weszło 56 litrów, zapłacimy 1675 koron. Zaraz zobaczymy, ile to jest na polskie. No i wyszło 281 zł i 68 groszy. 281,60 podzielić na 56 litrów 0,4. Czyli tutaj litr jest po 5 zł i 2 grosze. Czyli drożej niż w Polsce. Bo w Polsce płaciłem za diesla 4,43. Zatrzymaliśmy się na tej stacji, żeby coś zjeść. Kasia właśnie coś robi. Co tam robisz, Kasia? Jajecznicy. Było zamówienie. I warzywka oczywiście. Pasuje ci kuchnia? Super. Pasuje. Luksusowo tu jest. Jest fajnie, fajnie. Ta wyspa jest fajna, bo można tutaj położyć różne rzeczy. No i dodatkowo to jest fajne. No, odkryłam dzisiaj, że jest wiatrak. A to ja już wiedziałem. Jest wiatrak. Ja jeszcze nie. Jest lampka. Ale tu się gasi. Ale jeszcze wam pokażę tutaj w pokoju dzieci, bo to się rzadko zdarza, żeby jechać w podróż na 6 miesięcy i żeby były puste szafki. Ta przyczepa jest tak duża, że 3 szafki mamy puste. To jest w ogóle jakiś, kurczę, skrajny przypadek, żeby mieć 3 szafki puste, a niektóre są nawet do połowy tylko zapełnione. Ale powiem ci też, że tutaj pod kanapami mam pusto. No właśnie, Kasia jeszcze mówi, że pod kanapami tutaj jest miejscami pusto, także miejsca jest naprawdę sporo. A wzięliśmy dużo. A wzięliśmy naprawdę dużo, tyle co zawsze. Dzieci oglądają Biblię. Bóg ani na chwilę nie zniknie. Aplikacja Biblii, nie? Jak to się nazywa? Biblia. Biblia dla dzieci. Dla dzieci. Jesteśmy już w przyczepie z całą rodzinką, ale pokażę wam, jak jedziemy. My jedziemy tutaj z Wrocławia. Tu jest Wrocław, jechaliśmy przez Boboszów, czyli gdzieś tutaj. I teraz jesteśmy koło Ołomuniec, takie miasto.
Olomouc po czesku i jedziemy przez Prościejów aż do Brna, a w Brnie musimy skręcić w lewo aż do granicy czesko-słowackiej. I tutaj, gdzie jest ten czerwony punkt, to jest właśnie granica, a z tego miejsca będziemy się kierować na Bratysławę, czyli stolicę Słowacji. Także do tego miejsca mamy godzinę 13, 124 km. Taką trasę mamy jeszcze dzisiaj pokonać i będziemy spać na Słowacji. Proszę Państwa, przekroczyliśmy właśnie granicę czesko-słowacką. No i teraz musimy gdzieś tutaj kupić winietę. A ja sobie tu wjadę na razie. Nie, tutaj nie. Wiecie co, szukam jakiegoś parkingu na nocleg i na kupno winiety, tylko nie wiem, gdzie tu się zjeżdża. Tutaj, w prawo może. To jest mnóstwo ciężarówek. Czyli zaraz za mostem... Aha, to nie jest stacja paliw, tylko jakieś przejście graniczne. Ale jest zamknięte. Mijamy taki wielki parking dla ciężarówek. O, był znak na winiety. Także może tutaj gdzieś kupimy. O, jest myto. I tutaj w barze. Tutaj zapytałem tamtej pani w barze, czy kupię u niej winietę. Powiedziała, że dalej prosto. A, tutaj jest myto i znamka. Znamka to też jest jakiś system poboru opłat. Dobra, cofnąłem się i zobaczcie, tutaj jest taki punkt myto i e-znamka. Zobaczymy, czy da się tutaj wejść, chociaż nie wziąłem maseczki. Jest otwarte. Są automaty tutaj. Polski. Zakup e-winiety. Winieta 10-dniowa. Numer rejestracyjny. 8, 6. Potwierdź numer. Nie tylko do Słowacji. Do Słowacji, nie? 8, 6. Potwierdź. Wpisz kraj rejestracji Polski. Polska. Potwierdź. Wybierz datę początku ważności winiety. No dzisiaj, 21 październik. 10 euro trzeba zapłacić. Wpisałem e-mail. I teraz numer telefonu. Proszę czekać. Włóż kartę płatniczą. Wkładam Revoluta. Wpisz kod PIN. Wyjmij kartę. No i mamy potwierdzenie. Czyli mamy elektroniczną winietę. Do 30 jest ważna. Poczekaj na wydrukowanie. Aha, i na dole trzeba wyjąć. Tak wygląda winieta elektroniczna. Dobra, mamy, ale tam były jeszcze takie kasy, gdzie pracują pracownicy. O, właśnie w tym miejscu, ale pani przyjdzie dopiero za 10 minut. O, właśnie tutaj nawet jest, widziałem ją. Także miały przerwę, jakbyście chcieli kupić tutaj to urządzenie, box, bo jeździcie na ciężarówkach, to właśnie trzeba poczekać, jak skończą przerwę i o północy powiedziała, że przyjdzie. Zatem jedziemy dalej. Przejście czesko-słowackie bez problemu. Polsko-czeskie również bez problemu. Żadnych celników nie było. Żadnych testów na koronawirusa nam nie kazali. Także nikt nas nie zatrzymał. Fajnie, nie, Kasia? No. Jedziemy. Także mamy już drugą granicę przekroczoną z 6. No to kierunek Bratysława. Zatrzymaliśmy się przed Bratysławą. Tutaj jest jakaś galeria handlowa. Ale widziałem, że się ochroniarz patrzył i poszedłem do niego zapytać, czy możemy się tu przespać. No i się nie zgodził. Także musimy stąd odjechać. Jest 24, no i nie wiemy za bardzo, gdzie mamy się przespać. Parkingi na autostradzie wszystkie zajęte przez ciężarówki.